Dziękuję, pani przewodnicząca. Rosja próbuje od dłuższego czasu nakręcić pewną spiralę obaw związanych z Gruzją. Świadczy o tym chociażby zestrzelenie aparatu latającego bezzałogowego przez rosyjski samolot, bo nie ulega żadnej wątpliwości, że przecież nie był to samolot sił abchazkich. A na wideo, które możemy obejrzeć, bardzo wyraźnie widać, jak zbliża się MiG-29, jak strzela rakietę, która potem uderza w ten właśnie latający aparat. Ostatnio dodatkowe dwa podobno zostały zestrzelone przez abchazkie siły bezpieczeństwa. Pytanie pojawia się następujące. Jak to się może dziać, że wbrew przyjętym jeszcze w 1994 roku porozumieniom w Moskwie siły abchazkie dysponują tego rodzaju środkami? Trzeba wesprzeć tutaj apel rządu Gruzji do wysokiego przedstawiciela Narodów Zjednoczonych w Gruzji, żeby wdrożył w tej sprawie śledztwo i wyjaśnił wszystko do końca. Nie możemy pozwolić na to, ażeby Rosjanie tą spiralę obaw nakręcali. Dziękuję.